Market przygotował dla Was oryginalną kolekcję rock'n'rolla. Hitów w wykonaniu wielkich legend rock'n'rolla, nagranych w doskonałej technice cyfrowej. Cztery płyty kompaktowe za jedyne 150 zł. Dzwońcie już teraz pod numer 022 627 03 33, by zamówić tę niepowtarzalną kolekcję. Dzwońcie, a otrzymacie prezent. Piątą płytę kompaktową z 16 wykonawcami muzyki soul. Wśród nich Ben King, Tina Turner i wielu, wielu innych. Czekamy na Wasz telefon codziennie, całą dobę. +1 700 71 888. Jedyna w swoim rodzaju linia telefoniczna, gdzie porozmawiasz sam na sam z tym kimś, kto może okazać się twoim ideałem. 0771 888. Cukiernia Mistrza Jana to prawdziwie polskie specjały. Zabierz je do domu. Ach, te tanie proszki nigdy nie usuwają tłustych plam. I pudełko tak szybko jest puste. Hej, bądź sprytna, zwróć uwagę na zawartość. Nowa Pollena Rex ma enzymy i substancje aktywne. Dlatego jest taka dobra, choć tania. Gdy inne tanie proszki zawodzą, Pollena Rex usuwa nawet oporne plamy z tłuszczu. Nareszcie, ani śladu tłustych plam. Pollena Rex. Sprytny sposób na pranie. Miesięcznik Sukces w nowej szacie, a w nim tajemnicza organizacja Opus Dei. Elegancki minister Rosati na bankietach i w kuchni. Jak Polki zostają gwiazdami kabaretów w Paryżu? Dlaczego mężczyźni chodzą do prostytutek? Czytaj Sukces, a dowiesz się tego, czego nie wiedzą inni. Panie i panowie, będziemy dziś wieczór znowu mówić na każdy temat. Na dachu wieżowca Polsatu w Warszawie wylądował właśnie helikopter i wysiadł z niego prowadzący ten program, Mariusz Szczygieł. Czy mają państwo w domu psa? Wszyscy ci, którzy martwią się, że już niedługo wakacje i trzeba będzie coś z tym czworonogim zrobić, niech nie przywiązują go już do drzewa gdzieś w lesie. Niech nie pozostawiają go samego na ulicy. W Polsce działa już kilka hoteli dla psów. W jednym z takich psich hoteli psom puszcza się muzykę poważną. Podobno na psie ucho najlepiej działa Mozart. Świat zwariował? Właścicielka hotelu dla psów uważa, że muzyka poważna pozwala pieskom przeżyć, przeczekać smutne chwile oczekiwania na powrót właściciela z wakacji. W programie Na każdy temat opowiemy dzisiaj o słodkim życiu psa. O tym, że dotarła do Polski już fala cywilizacyjna z zachodu, która organizuje całą infrastrukturę życiową i higieniczną dla psów. Niektórzy na pewno nazwą to fanaberiami. Co więcej, w Polsce już od kilku lat działa cmentarz dla psów.
Na zachodzie cmentarze dla psów nie są czymś egzotycznym. Właściwie posiada je każde większe miasto. I nikogo tam nie dziwi, że ktoś sadzi kwiatki na grobie psa Reksia. Albo suczce pusi funduje pomnik i to aż z granitu. Cmentarze dla psów znaliśmy dotąd z Kalifornii, którą pokazywano w amerykańskich filmach. Ale to już nie jest amerykańska rzeczywistość. Powolutku jest to także rzeczywistość polska. W dzisiejszym programie już za chwilę dowiemy się, jak Polacy reagują na te wszystkie nowinki. Czy pies lubi być czesany grzebieniem i myć zęby? Czy pies lubi przeglądać się w lustrze i być dumnym ze swojej urody? Chyba tak, ponieważ opowiadano mi kiedyś o psie, który został zbyt krótko ostrzyżony przez psiego fryzjera i tak biedak długo siedział pod stołem, aż mu sierść odrosła. Ale czy nie jest śmieszna sytuacja, gdy to nie pies pilnuje ludzi, a ludzie, ich hodowcy, pilnują psów tak bardzo, że aż boją się wyjechać na urlop, aby im psów nie ukradziono? Opowiedzą nam o tym hodowcy psów Yorków, panowie Tadeusz Kieszkowski i Kazimierz Trzaskowski z Żelechowa w województwie skierniewickim. No piękne pieski. No niech ja zgadnę, jakie są płci te pieski. Ja myślę, że to jest dziewczynka, a to jest chłopiec. To jest dziewczynka, bo ma kokardkę. Niestety. Nie? Nie zgadza pan. Obaj chłopcy. Obaj chłopcy. A i czyli i takiemu psu chłopcu też można kokardkę zakładać? To nie jest jakąś ujmą dla niego na honorze? Nie, jest to wystrój wystawowy. Natomiast drugi piesek, jest to jego... Papilotytus. Taki jest los pieska wystawowego. Papiloty, czyli papiloty, to wiem, że to wtedy się stosuje, jak kobiety loki chcą sobie kręcić, tak? Nie, to jest ten papilot właśnie ma za zadanie chronić włos, który jest bardzo delikatny, jedwabisty, i żeby on się nie wyszarpywał, żeby on się nie łamał. Aha, czyli to nie są do kręcenia loków, tylko właśnie do ochrony włosów. Do ochrony wyłącznie. Zastanawiam się, gdzie się można tego wszystkiego nauczyć. Skąd pan wiedział, jak należy chronić włosy takiemu pieskowi? Wiedzy na tej nie ma podręcznikowej, natomiast sami doświadczamy i sami praktykujemy tych różnych rzeczy. I tak jak wspomniałem, piesek wystawowy wymaga ogromnie dużej pielęgnacji. I jest to, zwróciłem uwagę na włos, który ma bardzo delikatny, jedwabisty i suchy. Jego trzeba w dużej mierze natłuszczać, oliwkować, nawilżać, co dwa dni czesać i co dwa dni właśnie papilotować włosy, nakręcać na wałeczki. Ale daje sobie taki pies kręcić włosy na wałki? Czy on już jest do tego przyzwyczajony od dzieciństwa i mu właściwie jest wszystko jedno? W wieku 8 miesięcy, powiedzmy, piesek taki poddaje się pierwszemu zabiegowi nakręcania. Robimy to spokojnie, nie denerwujemy pieska. On może protestować na początku, ale z czasem, po kilku tygodniach, on musi się poddać takiemu zabiegowi. No dobrze, a one lubią, jak się tak wsmarowuje w nie taką oliwkę? Może nie lubią, ale przyzwyczajone są do, ale muszą. Do takich zabiegów i z czasem traktują to jako normalną rzecz. Nawet po pewnym czasie domagają się, żeby je stawiać na podejście, żeby czesać, żeby natłuszczać. Oliwkować, tak? Zęby, żeby czyścić, bo to jest cały szereg różnych zabiegów. Jak to panowie myją im zęby? Tak. Są specjalne pasty, szczoteczki i pies przyzwyczajony do tego zabiegu bardzo chętnie poddaje się takiej kremacji. I co, i ten ma własną szczoteczkę i ten drugi ma też własną szczoteczkę? Oczywiście. Czy tak. Mają jedną wspólną? Nie, każdy ma swoją. No, nie. Wspólna jest tylko pasta w tubie. Wspólna jest pasta. A to są tylko dwa egzemplarze panów hodowli, czy jest ich więcej? Nie, jest większa ilość, dlatego że prawdziwa hodowla powinna dysponować przynajmniej 8-10 suczkami i 2-3 reproduktory. Po to, żeby z czasem wyhodować te najpiękniejsze egzemplarze.
A ile jest tych piesków? W sumie jest 14. 14? W różnym wieku. Ale 14 takich pięknych, malutkich piesków, one są w jakimś pawilonie na przykład, w jakimś baraku na działce? W jakich żyją warunkach? One mają przygotowany pokój, który ma około 100 metrów. Mają jak gdyby sektory takie do biegania, sektor do pielęgnacji, do strzeżenia, bo niektóre również są strzeżone. A pokój pan mówi, to znaczy, że to w mieszkaniu? To jest oczywiście przy mieszkaniu, ponieważ mieszkam poza miastem, na dosyć dużej działce 7000 metrów. W związku z tym mogę sobie pozwolić dla psów na tego typu luksus. Ale w tym 100-metrowym pokoju to mają jakieś własne tapczany czy własne łóżka? Jak to wygląda? W 100-metrowym pokoju mają kojce, z tym, że są takie małe łóżeczka dla każdego pieska. Akcesoria to jest różny sprzęt, szczotki, grzebienie, różnego rodzaju szampony, oliwki, spreje do napuszczania. I każdy ma własne te rzeczy, czy to już nie, jest wspólne? Nie, to już jest wspólne. To nie wymaga. A pasty do zębów jakiej używają? Blendamet czy jakiejś innej? Nie, jest to pasta enzymatyczna, enzymatic past, specjalna dla piesków. I korzystamy z jednej tuby, natomiast różne szczoteczki mamy. Bo... No ale czasem one muszą wyjść na spacer, mimo że to 100-metrowy salon, ale czasem na spacer trzeba wyjść. Czy wychodzą, czy wychodzi 14 na raz, czy to jakoś etapami? Wychodzą partiami. Partiami wychodzą, ponieważ w dużym zbiorowisku robią ogromne zamieszanie. Natomiast po dwa czy po trzy one pięknie się bawią, pięknie sobie spacerują i wracają i kolejno wymieniamy pieski. Wracają jedne, idą następne. A mnie ciekawi jeszcze, jakie reakcje wzbudzają takie niezwykłe pieski na ulicy? To zależy od poziomu ludzi. Ale można powiedzieć, że polskie społeczeństwo, jeżeli chodzi o psy, to jest podzielone chyba w równej części na wysoki poziom czy niski poziom? Na niski i na wysoki. Albo też taki obojętny, który w ogóle nawet, żeby nie wiem jak pies wyglądał, to nie reaguje, po prostu przechodzi. Inny, który oczywiście nie może zatrzymać się i coś uszczypliwego nie powiedzieć, albo z kolei osoby, które zachwycają się. A jak widzą takie kilka takich psów z kokardkami, no to pewnie muszą dać wyraz swoim, nie wiem, emocjom czy zdziwieniu. Czy dają taki wyraz? Tak, oczywiście. Co mówią? Mówią lub pokazują. A co pokazują? Pokazują, że to ma coś nie w porządku w głowie. Albo dziwią się, że po co tyle psów trzymać. I co pan wtedy odpowiada, że po co tyle psów trzymać? Nie reaguję, po prostu nie odpowiadam. Reaguję tylko na te osoby, które proszą o jakąś informację na temat psów, rasy, jak się takie pieski pielęgnują, jak się zachowują. Czy rzeczywiście ta kokardka to jest mu potrzebna? Bo może ktoś mi powiedział, że nie wiem, ośmiesza go na przykład tego pieska. No kokardka jest pewnego rodzaju dodatkowym jakimś atrybutem ozdoby jego, tego psa. A jednocześnie jest to niezbędny wymóg przy wystawianiu psa na wystawach. A poza tym jak mu się zwiąże włosy, to on może widzi lepiej. Natomiast tak, oczywiście niezależnie, jeżeli kokardki nawet się nie przypina, to ma tak jak gumkę, ten drugi tak jak piesek, tam. Gumkę, bo w innym przypadku cała ta sierść spadła jemu by na pyszczek i wtedy jedno, że nie widziałby, a po drugie w czasie jedzenia on by to sobie obgryzywał. Zjadałby. A pewnie w czasie sikania się zdarza, że on sobie obsikuje te włosy. A w czasie sikania właśnie dlatego u piesków szczególnie jest wymagane związanie tych papilotów, ponieważ piesek na spacerze potrafi kilkakrotnie załatwiać się. W związku z tym ta sierść byłaby mokra. Jednocześnie pies by niestety, ale niezbyt pachniał przyjemnie. A jak ci chłopcy mają na imię? Ten w papilotach trzymany na moich kolanach to jest Osman, natomiast ten w kokardce czerwonej to jest Lover Boy.
Loverboy. Są braćmi. A skąd taki idzie Loverboy? Co on jest jakiś taki do miłości stworzony głównie? No, wyglądem. Trochę. Taki kochankowie. Są to dosyć kochliwe psy. Tak? Tak. Ale kochają bardziej ludzi czy bardziej siebie? Zakochują się łatwo w sobie? Znaczy bardzo zakochują się w panienkach, suczkach. Natomiast do ludzi bardzo silnie również się bardzo przywiązują. Czasami aż do przesady. Aha, i to jest rasa York, tak? Tak. To jest rasa Yorkshire Terrier. Rasa wyhodowana w Anglii w XIX wieku. A, ja już myślałem, że to jest francuski piesek. Tak, francuski tylko jako salonowy. Ale natomiast, pochodzi z Anglii, tak? Natomiast pochodzi z Anglii, z tym, że pierwotne ich wykorzystanie to był pies do polowania na szczury, króliki. To jest pies, który ma polować? Ja myślałem, że on tylko dobrze wygląda na kanapie jakiejś. Nie, początkowo, w wersji pierwotnej właśnie był psem polującym. Natomiast w późniejszym okresie po dodaniu innej rasy Maltańczyka został przekształcony, został tak? przekształcony w psa ozdobnego i właściwie w tej chwili cały czas traktowany jest, pomimo że ma cechy psa polującego, nie zatracił tych cech i jest psem ozdobnym. Właśnie się nadaje na kanapę na przykład. Tak, uwielbiają w ogóle siedzieć na kanapie, spać w łóżku i oczywiście tylko i wyłącznie przy szyi. To jest ich ulubione miejsce. Przy szyi człowieka? Tak, i oczywiście nawet żądają w czasie snu, żeby je przykrywać, także dosyć są takie wygodne, tak jak to się mówi, psy francuskie. No rzeczywiście, lubią naśladować człowieka. Jako ciekawostkę powiem panu, że ten oto piesek po takich długich zabiegach pielęgnacyjnych potrafi podejść do lustra i przejrzeć się w lustrze, sprawdzić, czy rzeczywiście on jest piękny. Przegląda się w lustrze? Tak jest. Czyli ja rozumiem, że jakieś ładne lustro dla psów tam gdzieś w okolicy Stoi nisko lustro i ma zawsze dostęp do niego i może się zawsze przejść. Kilka razy dziennie to robi. No to zaskakuje mnie pan. Skoro to jest hodowla, to ja rozumiem, że one czasem jeżdżą na jakieś zawody czy festiwale psie, jak to się nazywa? Bardzo często jeżdżą na wystawy, są prezentowane, z tym, że... Ale zdają sobie sprawę, że są na wystawie, czy nie? Tak, można to wyczuć po ich zachowaniu. Niekiedy są lekko poddenerwowane tym dużym zbiorowiskiem psów, szczekaniem, ujadaniem, prawda, głośnym zachowaniem się innych dużych psów. I niekiedy źle to odbierają, ale ponieważ jeżdżą bardzo często, więc są do tego przyzwyczajone i właściwie po kilku razowych wystawach już się do tego przyzwyczajają i normalnie się zachowują. Dlatego są takie grzeczne tutaj, bo mają też światło reflektorów i wiedzą, że należy wypaść dobrze, tak? No tak. Ale czy takie psy uniemożliwiają normalne życie, znaczy chodzenie do pracy i wykonywanie jakiegoś innego zawodu? Niestety takie psy są bardzo wiążące i praktycznie pozbawia to kontaktów towarzyskich, dlatego człowiek jest ciągle związany niestety ze psami. No bo ciągle jak nie mycie, to czasami, prawda? Nie można je na dłuższy okres zostawić, no bo trzeba i sprzątać po tych psach, jeżeli są zamknięte na dłużej, jeżeli nie wychodzą na spacer. Trzeba je oprócz tego karmić, poić. Z zawodu, ja jestem inżynierem zootechnikiem. Swego czasu pracowałem na dosyć eksponowanych stanowiskach, ale po prostu w tej chwili jestem na rencie i traktuję to jako hobby, czyli właściwie nie jest to moje podstawowe źródło utrzymania. A pan rzucił pracę dla Yorku? Ja jestem z zawodu chemikiem, ale moja pasja do psów już jest wieloletnia i myślę, że pozostanie do końca życia. A potrafi się taki pies odwdzięczyć za tę właśnie pasję? No to właśnie to jego nawet, ta jego, prawda, miłość przejawia się w każdym ruchu, w każdym geście. On się potrafi przytulić, on potrafi spojrzeć miłym okiem, on potrafi zamordać ogonkiem przecież. Przywołać mnie, żeby wyjść z nim na spacer. Potrafią się obrażać, trzeba je przeprosić, bo obrażony nie chce jeść, wchodzi gdzieś w kąt, także reakcje są ludzkie. A obraża się za co? No, jak się skarci, jak się krzyknie na niego, jak się go zbyt długo męczy czesaniem, też potrafi się obrazić.
Także różne są reakcje. Zresztą pomimo, że to jest jedna rasa, charaktery ich są bardzo różne. Czyli widzę, że mimo angielskiego pochodzenia są to jednak francuskie wieski. Tak można powiedzieć, że właśnie ten. Dziękuję panom bardzo. Dziękuję. W loży komentatora zasiadają pani Anna Redlicka, działaczka Związku Kynologicznego w Polsce oraz pan Janusz Weiss, znany dziennikarz radiowy i telewizyjny. Panie Januszu, zastanawiam się nad taką rzeczą. Czy fakt, że pojawiają się w Polsce coraz to nowe rasy psów, że 20 lat temu nie było jeszcze takich w Polsce psów jak Yorkie, a teraz już są i że, jak powiedzieli ci panowie, właściwie hodowcy doprowadzili do tego, że one mają takie długie włosy, a nie krótkie. Zastanawiam się nad tym, czy człowiek, jeśli produkuje, jeśli tworzy nową rasę, która wygląda trochę inaczej, trochę czasami może dziwacznie, inaczej niż dotąd w każdym razie, czy bardziej to robi dla tych psów, czy bardziej to robi dla siebie? Nie no, oczywiście człowiek to robi wyłącznie dla siebie, z próżności. Dla tych psów tego nie robi, ponieważ te psy są na głuch. Bardziej chorowite, mają słabe kręgosłupy, takie wydłużone psy. Inne psy mają, widzieli Państwo, to za długie włosy i źle widzą, jak się nie nakręci tych włosów na lokówki. Także to do niczego nie służy, tylko to jest ludzka próżność i pycha ogromna. Człowiek chce być lepszy od stwórcy, wymyśla i tak jakoś kształtuje, modeluje te psy. Tak jak mu się to podoba, no tak jak urządza swoje mieszkania. No. Czasem w złym guście, w podobnym guście profiluje sobie te psy. Przycina uszy na przykład czasami, albo obcina. Przycina uszy, obcina ogon, nie wiadomo dlaczego. Ja miałem kiedyś psa, który był kundlem i który się urodził bez ogona. To jest jakaś wada taka, nie miał ogona. No i to z kolei byłem atakowany, bo też są obrońcy. Mówią, panie wilk, a pan mu obciął ogon. No i ja wtedy odpowiadałem, że Romana to jest wada genetyczna na skutek pokrycia suki psem o zbyt długim członku. To na ogół trzeba dyskusję. To się nie nadaje do Państwa programu. Pani Anna, ale Pani jako działaczka Związku Kynologicznego na pewno wie, po co hodowcy to robią i właściwie no, męczą te zwierzaki, obcinając im ogon albo obcinając uszy. Czy jest sens? Znakomita większość ras psów została wyhodowana do pracy. I tylko bardzo nieliczne to były psy ozdobne. U tych rzeczywiście dążono do tego, żeby one miały jakiś szczególnie długi włos, żeby były jakieś szczególnie efektowne, bo one od wieków służyły do tego, żeby sobie dama posadziła na ręku pieska i żeby wszyscy razem pięknie wyglądali. Natomiast u bardzo wielu ras psów myśliwskich chodziło o to, żeby preferować zwierzęta bez ogonów albo zgoła im te ogony obcinać, po to, żeby psu było łatwiej przedzierać się przez chaszcze, żeby ten ogon się nie łamał, nie uszkadzał. Z kolei psy z grupy terierów miały ogon przycinany na dłoń, po to, żeby tego rozżartego teriera, powiedzmy od dzika, odciągnąć, żeby to było właśnie, nie wiem, coś w rodzaju rączki takiej. Jest też sporo ras, zwłaszcza pasterskich, które się rodzą naturalnie bez ogona. Wśród ras ozdobnych takim psem naturalnie bezogoniastym jest buldog francuski. I nie jest to wada, jest to po prostu cecha dziedziczna. Każdą środę w każdym kiosku czeka na Ciebie Pani Domu w najnowszym numerze. Nareszcie, po latach walki, udało nam się wyrwać dzieci z sekty. Wielkanocny horoskop. Kto jest dla Ciebie najlepszym partnerem? Z Afganistanu do Polski. Dramatyczna ucieczka 7 dzieci. I jak przygotować wielkanocne przyjęcie w ostatniej chwili? Pani Domu, tylko 95 groszy. Kuchnia. Marcheweczkę ciach, ciach, ciach. Pietruszeczkę ciach, ciach, ciach. Porek i selerek trach. Siekam, rosołeczek, ból, 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 a ja siadam jak ten król. Jeść! Czekam, mamo, jeść! Kuchnia, to się czyta ze smakiem. Poradnik domowy.
Kwietniowy numer. Już w kioskach. Oto nasza nagroda w konkursie teleaudio. Samochód terenowy Asia Rockstar. To idealny samochód na wiosenne przejażdżki. Zadzwoń 0700 76 888. A może wyruszysz w trasy, które przybliżą Ci budzącą się do życia przyrodę? Odpowiedz na pytanie. Które z wymienionych kwiatów kwitną na wiosnę? Astry, żonkile czy chryzantemy? Ta nagroda w konkursie teleaudio to wymarzony środek lokomocji w dni wolne i na co dzień. Losowanie już 27 marca o godzinie 21.45 na antenie telewizji Polsat. Zaczynamy poważnie odchodzić od takich właśnie przerysowań, które mogą być szkodliwe dla zdrowia psów, tak żeby jakby wrócić troszeczkę do stanu bardziej naturalnego. Panie Januszu, pan ma zawsze w radiu taki, powiedziałbym, mentorski, senatorski ton. Niech pan rozsądzi, czy takie gadżety jak podpaski dla psów, jak pastylki antygazowe, czy to nie są już naprawdę fanaberie? Czy są rzeczy potrzebne? Nie, nie. Akurat tu myślę, że to jest potrzebne. Proszę pana, nie pan wie, jak pies potrafi zanieczyścić powietrze. Jeżeli chodzi o podpaski, no to z kolei suka w okresie menstruacji brudzi zwyczajnie, więc to jest lepiej tam, żeby brudziła tę podpaskę. Ja nie widzę w tym nic specjalnie złego. To się jej oczywiście wyciąga, jak ona idzie na spacer, żebyś głupio nie wyglądała, bo pies się wstydzi, jak jest tak idiotycznie jakiś tam przyodziany w coś, że przed innymi psami, no, poza niektórymi lasami, na przykład Janik lubi mieć ubrany, jeszcze najlepiej z kieszonką na grzbiecie, na gazetę, na przykład, znaczy na drobne, coś takiego. Tu nie widzę przesady, nie. Czyli czasem na Dolce Vita dla psów znajdujemy uzasadnienie. Tak, jeżeli to jest prawdziwe Dolce Vita dla psów, ale to aby psa naprawdę na koniec spytać, co on o tym sądzi. Często jest to mondokane dla ludzi. Zmora, pies potrafi być zmorą. No. Naprzykrzać się, hałasować, szarpać za nogawki, śmiecić, brudzić, właśnie te gazy produkować, wydzieliny przeróżne, prawda? To obrzydlistwo jest oczywiste. No. I dlatego nie wolno innych ludzi psem męczyć. No po prostu to czas te świństwa wszystkie zostawić sobie. Jak ktoś ma chce mieć psa, to niech ma te brudy, te kupy, te wycierania, proszę pana, łap, jak one z deszczu, brzuchu, ciągłe te śmiecenie jakieś obrzydliwe, pobryzane, proszę pana, buty, klamki, rogi drzwi i tak dalej. To każdy niech sobie ma, ale nie wolno zmuszać bliźni. I znów doszliśmy do tego punktu, w którym powinniśmy powiedzieć, że jeśli ktoś ma psa, to bierze za niego całkowitą odpowiedzialność. Dziękuję państwu bardzo. Fryzjerka psów i kotów, pani Lidia Lewandowska z Warszawy. Pani Lidio, jaka jest teraz najmodniejsza fryzura dla pudla? Jeżeli chodzi o pudle, to fryzury są bardzo różne, w zależności od tego, jaki jest gatunek włosa. Jedne mają lepszy włos, inne gorszy. Na pewno najbardziej taka reprezentacyjna jest fryzura na lwa. Musi przy tym być doskonały włos, żeby móc zrobić na nim wszystko to, co można pokazać, pokazując właśnie urodę psa. Pudel na lwa, tak? Pudel robiony na lwa. I jak się robi pudla na lwa? To jest bardzo, bardzo żmudna praca. U nas jest niewiele. Najlepiej wygląda w tej fryzurze pudel królewski. Niewiele jest takich psów w Polsce, natomiast ogólnie w Europie można zobaczyć. U nas było kilka takich pokazywanych na wystawach. Jest to, można powiedzieć, porównać to dokładnie do rzeźby, ponieważ to się nie strzyże, tylko raczej rzeźbi we włosie.
Czyli co, każdy jeden włosek pudla, żeby go tak ustawić jak grzywa lwa, to trzeba lakierem usztywniającym opryskiwać? Na pewno są do tego używane bardzo różne preparaty, które usztywniają, nadają włosom odpowiedni kierunek ułożenia, oprócz tego nadają też objętość. A jak pudel ma słabe włosy, to nie może lwem zostać choć na chwilę? Raczej nie. Nie byłoby to wskazane, jeżeli chodzi o wystawianie psa. Ale czy w psich fryzurach są jakieś mody, czy to są raczej fryzury klasyczne? Bo na przykład w męskich fryzurach to są. Jak ja chodziłem do liceum, to się strzygłem na Francuza. Potem jak zdałem na studia, to strzygłem się na żołnierza amerykańskiego. A teraz to, jakbym chciał być modny, to mógłbym się ostrzyc na pieczarkę. Tak się nazywa taka fryzura. Czy z psami jest tak samo i z fryzurami? Generalnie są klasyczne fryzury, natomiast na pewno tendencje w poszczególnych rasach zmieniają się. I tak jak zmienia się każda rasa, tak mniej więcej zmieniają się fryzury. Pewne miejsca są bardziej eksponowane bądź mniej. Oczywiście dobiera się też fryzury w zależności od osobnika. Mogę powiedzieć na podstawie czeskiego teriera, które hodowałam, i fryzury zmieniały się mniej więcej co 2-3 lata i w tej chwili też cały czas są te fryzury, tak powiem, w trakcie tworzenia, czyli zmian. 3 lata temu ten pani terier jak wyglądał? Jak wyglądał 3 lata później? Jakie były różnice? Początkowo praktycznie cały grzbiet był gładki, o jednej długości. Potem zostawiało się właśnie tak mniej więcej jak te pewne fryzury modne dla ludzi. Taki nieco dłuższy, mniej więcej 1,5-centymetrowy pasek biegnący przez głowę, dalej szyję i grzbiet. W tej chwili... Taki jakby irokes jak u panka. Tak, dokładnie. Taki i tak pozostawiony, właśnie... taki ciąg włosów pozostawiony, wąski pasek włosów. Tak, wąski pasek włosów. Ja rozumiem, że ludzie przychodzą do pani z psami, które trzeba ostrzyc i mają na temat tych psów jakieś fantazje, prawda? Mają fantazję, że trzeba go ostrzyc tak, a nie inaczej. Pani to musi wykonać. Jak najbardziej mogą mieć fantazję. Ja powinnam zrobić każdą rasę tak, żeby ona przypominała po ostrzyżeniu psa danej rasy. Natomiast każdy z właścicieli może sobie... zastrzec pewne zmiany w klasycznej fryzurze. A była jakaś taka fantazja właściciela, że panią to zaskoczyło na przykład? Czy było coś takiego? No czasem właściciele, najbardziej mnie szokuje, jak właściciele przychodzą i każą ostrzec swojego psa jak najkrócej i ogolić mu całą łapą. Wygląda wtedy bardzo nieestetycznie. Z tym, że jest to zwykle, kierują się po prostu wygodą życia codziennego. A skąd ci właściciele wiedzą na przykład, jaka jest modna fryzura? Czy oni to wiedzą, nie wiem, z telewizji, z jakichś czasopism, interesują się tym, jeśli przychodzą i mówią, że no, chcę, żeby ten pies był modny? Jeżeli o to chodzi, to właściciele przeciętnych psów raczej nie mają pojęcia o fryzurach, to tak jakby ode mnie zależy, czy ja tego psa ostrzygę dobrze, czy nie. Czyli raczej tych modnych fryzur na wystawę żądają hodowcy, już tacy profesjonaliści. Tak, i to na ogół już robią naprawdę ludzie, którzy się zajmują konkretną rasą, dlatego, bo nie bardzo wierzę w to, że jest ktoś, kto będzie robił wszystkie psy na wystawy dobrze, ponieważ każdy pies ma bardzo wiele różnych drobnych szczegółów, o których przeciętny, nawet dobrze znający się na innych psach człowiek nie będzie znał. A kim są ci właściciele psów? Czy to są... ludzie, nie wiem, bogaci, tacy, którzy mają właśnie taką fanaberię, żeby zrobić psu modną fryzurę, czy przychodzą tacy zwyczajni klienci, no i też chcą mieć psa dobrze ostrzyżonego? Klienci są bardzo różni, przychodzą ludzie bardzo bogaci i naprawdę nie zawsze te najbardziej zadbane psy są psami takich właśnie właścicieli. Przychodzą też starsi, ubodzy ludzie, którzy właśnie chcą, żeby ich pies wyglądał schludnie, czysto i ładnie. Także przekrój ludzi jest ogromny i naprawdę ani rasa nie jest w gruncie rzeczy zależna od właściciela, ani stan, w jakim przyprowadzają tego pieska. A farbuje się psom włosy? Farbuje się, z tym, że to są psy oczywiście wystawowe. A na jakie kolory? To w zależności od tego, jakiego koloru wymaga dana rasa. To już są rzeczy raczej niedopuszczalne, ale no jak najbardziej. A na przykład rozjaśnić na blond można psu włosy? Wskazane to jest? To myślę, że tylko w momentach, jeżeli na przykład pewne partie włosa są nieprawidłowo, znaczy są pewne partie psa są nieprawidłowo umaszczone, można działać jakimiś preparatami, z tym, że to niestety bardzo niszczy włos, w związku z tym raczej się... Ale może zdarzyć się taki klient, który mówi, no tutaj on na przykład tułów ma bardzo ładny, ale gdyby pani nad uszami troszeczkę mu rozjaśniła włosy w kierunku blond. Są wszelkiego rodzaju preparaty, które mogą albo rozjaśniać, albo przyciemniać włos. Są też kredy.
którymi można właśnie ten włos robić bardziej intensywny w danym kolorze. Są czarne, brązowe kredy, są pudry w sprayu, które ten włos mogą rozjaśnić i stosuje się zarówno jak u psów, jak i u kotów. A te psy się temu po wszystkiemu poddają? Zwykle te psy, które w przyszłości mają być psami wystawowymi, od początku są w taki, a nie inny sposób do tego przygotowywane i w gruncie rzeczy no, nie przeciwstawiają się zupełnie tym zabiegom. Uważają, że jest to zło konieczne, a czasem nawet wręcz przyjemność. Ale pewnie musi pani takiego psa jakoś opanować, nie wiem, obezwładnić na przykład, czy właściciel musi go trzymać, a pani wtedy bierze nożyce i ciacha. Zwykle proszę właściciela o to, żeby zostawił psa samego, ponieważ dużo łatwiej jest mi porozumieć się z takim psem. Wbrew pozorom, bez właściciela. Wbrew pozorom właściciel często przeszkadza, ponieważ podnieca tego psa. Ja już miałam taki przypadek, że pies sznaucer średni, który bardzo źle się zachowywał po raz pierwszy strzyżony, który ujadał, skakał, wył, został wprowadzony sam w taki stan przez właściciela, który szczekał równo z nim, co było dla mnie super, nie do zniesienia. To szczekał na psa, żeby go uspokoić? Myślał, że to w jakiś sposób, nie wiem, rozładuje jego emocje. Było wręcz odwrotnie, także nawet tak się zdarza. I jak pani jest sama z tym pieskiem, pani sobie z nim radzi? Najczęściej nie mam najmniejszych problemów. Praktycznie przez ponad 10 lat, jak strzygę psy, zdarzył mi się tylko jeden klient, który niestety nie został załatwiony, ale myślę, że to po prostu był pies, który na nic nie pozwalał, ani swoim właścicielom, ani nikomu innemu. A jeśli pani przedstawia się na przykład nieznajomym ludziom i mówi pani na pytanie, czym się pani zajmuje, no ja jestem psią fryzjerką, to ludzi nie śmieszy? Zwykle nie, nawet często pada pytanie, a gdzie można tego pieska ostrzyc, bo właśnie znajomi gdzieś tam wożą pieska daleko, jeżeli to będzie bliżej, to bardzo chętnie skorzystają z usług. Czyli psi fryzjer to jest właściwie normalny nowy zawód w Polsce? Tak, i w tej chwili coraz więcej powstaje i salonów, już takich w pełni profesjonalnych, gdzie można też i wykąpać, a nawet nie strzyc go, tylko kąpać go, dajmy na to raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie po to, żeby go utrzymać w czystości. A w domu nie można go wykąpać? Są ludzie, dla których jest to swojego rodzaju problem. Bywają psy, które nie dają się właśnie właścicielom kąpać, natomiast bez problemu załatwia się to właśnie w tego typu miejscach. A, czyli w domu jest pies tak nieznośny, że nie chce wejść do wanny, a idzie sobie do takiej łaźni, tak, publicznej i tam go kąpią, on jest zadowolony. Dokładnie. Przychodzą czasem do mnie właściciele z pieskami, którzy jak najszybciej i jak najchętniej oddają pieska w moje ręce i uciekają, ponieważ jest to pies, który zwykle w domu nawet nie pozwala do siebie podejść z grzebieniem i oni nie chcą, żeby ten piesek w jakikolwiek sposób kojarzył sobie ich z tym zabiegiem, który się u mnie odbywa. Z tym nieprzyjemnym zabiegiem. Tak, twierdzą, że piesek potem może mi nawet oddać w domu za to. A ile kosztuje zrobienie modnej fryzury właśnie pudlowi? Ceny są bardzo różne, dlatego, bo to zależy od tego, w jaki sposób, w jakim stanie jest to zwierzątko, jak długiego czasu wymaga jego fryzura. Także ceny są bardzo różne, może nie u pudla dokładnie, ale zaczynają się od 30 zł do 100, nawet 150, w zależności od rasy i od pracochłonności. Z tego, co ja wiem, to pani nie tylko zajmuje się fryzjerstwem, ale jeszcze prowadzi pani sklep w Warszawie, sklep Amix, gdzie są niesamowite właściwie rzeczy do użytku psa. Co jest takiego najbardziej niesamowitego? Może one wydają się niesamowite, natomiast nie są niesamowite? Zupełnie, wydaje mi się, normalne i coraz bardziej będą normalne. Normalne? Ja słyszałem, że się tam kupuje na przykład podpaski dla suk na miesiączkę. Znaczy może nie tyle podpaski, można używać podpasek tych samych, które są używane normalnie przez panie. Są to majteczki specjalne, które zabezpieczają czy nasze łóżko, czy fotele przed zabrudzeniem w okresie cieczki. Są też specjalne preparaty, które zabijają zapach tej cieczki. Są tabletki, które podaje się doustnie, chlorofilowe właśnie, żeby też zniwelować zapach cieczki i ułatwić sobie życie w mieście z taką suczką. Są bardzo różne jeszcze inne rzeczy. O, to ja sądzę, no dobrze. To takiej miesiączkującej suczce możecie pomóc, ale na pewno nie macie takiego preparatu na to, żeby na przykład w dobrym towarzystwie pies nie puszczał bąków. No może nie tyle nie puszczał bąków, nie, żeby były one mniej wyczuwalne przez otoczenie. Są takie pastylki, powie pani? Są. Też. Jest takie lekarstwo? Są. Żeby nie pachniało brzydko? Tak, żeby zabić na przykład zapach z pyska. No i nie powiem pani, że takie tiktaki dla psów do pyska produkuje się w Polsce? Mogę powiedzieć, że już są w tej chwili produkowane w Polsce. Przez wiele lat nie było ich, natomiast w tej chwili już nadążamy za Europą, także coraz więcej mamy tego typu preparatów rodzimej produkcji. A w jakim są smaku?
chlorofilowe i zwykle z dodatkiem mięsa albo sera, takie, żeby były po prostu smakowite dla pieska. Czyli jednak nie miętowe tiktaki? Nie. No i co jeszcze z takich przedmiotów, którymi mogłaby mnie Pani zaskoczyć? Ja nie mam psa, więc nie wiedziałem, że to już aż tak się ten przemysł posunął. Przeróżne jeszcze inne rzeczy do pielęgnacji codziennej. Są oprócz tego różnego rodzaju łóżeczka, które może wyglądają dziwnie, przypominają na przykład budki. Są dla kotków drapaczki, są specjalne takie okienka, z których mogą korzystać bez przebywania właściciela w domu. Zaraz, drapaczki dla kotów, czyli co, żeby kota drapać? Nie, broń Boże, żeby kot nie drapał naszych mebli i naszych tapet na przykład, tylko żeby załatwiał takie te swoje, że tak powiem, odruchy atawistyczne właśnie w tym miejscu i żeby drapał jeden przedmiot. Jeden przedmiot, tak, a nie niszczył innych. No dobrze, ale wyobraźmy sobie, że na przykład moja suka jest za gruba i nie powie mi Pani, że jest na przykład niskokaloryczne jedzenie dla psa. Jak najbardziej, powinna na pewno go jeść. Jest takie jedzenie? Jest takie jedzenie, zarówno w puszkach, jak i suchy pokarm. I ona ma dopisek, tak na przykład jak cola light bezkaloryczna, to ma dopisek light? Dokładnie light. I to wszystko już jest dla psa? Tak, i są karmy dla seniora też, które mają nieco inny skład. Dla psa staruszka? Tak, dla psa z alergiami, czyli uczuleniowca. No powiem Pani szczerze, że zaskakujący jest ten nowy pieski świat, bo właściwie jak mówimy pieski świat, to nam się kojarzy z czymś, prawda, złym, pieski los, pieski świat. Natomiast w tej chwili, no to widzę, że te psy naprawdę mogą się czuć w Polsce światowo. Myślę, że tak. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Dziękuję. Wiele milionów ludzi trzyma w domu psy i koty. Nazywa się ich miłośnikami zwierząt. Bardzo dużo i dobrze mówią o swoich ulubieńcach. Ale co dzieje się z ich ulubieńcami, gdy zdechną, czyli po ich śmierci? O tym się nie mówi. Jest to okryte wstydliwym milczeniem. Po prostu wywozi się martwe zwierzę chyłkiem do lasu lub wyrzuca na śmietnik, nie mówiąc o tym dzieciom. A tymczasem na świecie wymyślono cmentarze dla zwierząt. W PRL-u byłoby to po prostu śmieszne. Teraz staje się normalne także w Polsce. Opowie nam o tym założyciel cmentarza dla zwierząt, pan Witold Wojda z Halinowa koło Warszawy. Panie Witoldzie, czy taki pochówek psa to się nazywa pogrzeb? No jak inaczej to można nazwać? No, jest to pogrzeb. Jest to pogrzeb psa, czyli właściciele takiego nieżywego psa umieszczają w trumnie czy w jakimś zawiniątku? No bez przesady w trumnie. Raczej ja preferuję formę pochówku bardzo naturalną. No ale gdyby to było bez niczego, wkładanie do dołka, no to byłoby takie może przykre dla właścicieli, w związku z tym zalecam owinąć zwierzę w jakieś prześcieradło, czy tam jego kocyk, czy coś podobnego. I dopiero wtedy włożyć do ziemi w takim opakowaniu? W takim opakowaniu, wkładamy do ziemi i zasypujemy. I właśnie jak zasypujecie, to czy zdarza się, że ci właściciele strasznie to przeżywają? Czy ten poziom emocji związany z pochowaniem psa, z pogrzebem psa, to jest, można przyrównać do poziomu emocji przy innym pogrzebie, przy pogrzebie człowieka? No, co najmniej tak można porównać, z tym, że poziom emocji, on narasta. On się zaczyna w momencie, jak ja przyjadę, na przykład odebrać zwierzę. A, bo to Pan przyjeżdża do domu, wziąć zwierzę od właścicieli. Różne są formy pochówku takiego zwierzęcia, ale właśnie jedno z takich form jest, gdy ja pojadę do domu i zabieram, to wtedy właśnie też jest ten moment przy takiej narastającej emocji, o której mówiliśmy, że wtedy no, jest to, widać, ludzie przeżywają to dlatego mocniej, bo już się kończy już ich wspólna więź, dlatego że już no, zaczyna być im odbierane to zwierzę.
Następny etap to jest właśnie, gdy wkładamy do łeczka, do grobu nazwijmy to, to wtedy jest też ta emocja bardzo narasta i później, gdy już się zasypie, już tam skończona jest ten cała jakby uroczystość, to wtedy dopiero ludzie się odprężają i to i odchodzi. Ale płaczą? Płaczą, oczywiście, że płaczą. Płaczą nad swoim zwierzakiem, swoim psem zakopanym w ziemi. Bardzo mocno nawet płaczą, ja bym powiedział. I tutaj też powiem ciekawostkę, że mężczyźni starają się to ukrywać, dlatego że są mężczyznami, prawda? Nie wypada często, ale tutaj widać, że mężczyźni może nawet bardziej przeżywają niż kobiety. Ja to tak troszkę już w tej chwili zaobserwowałem. Podpowiadam, żeby się nie krępować, że to w końcu jest naturalne i to i tak. I to jeżeli to, w ten sposób można jeszcze oddać. Ach, czyli panie Witoldzie, pan nawet podpowiada tym, którzy tego psa swojego oddają ziemi, żeby się nie krępowali w ujawnianiu swoich uczuć. Cześć, oczywiście, że tak, dlatego że to jest, ta więź jest tak duża, że w końcu, wtedy, kiedy trzeba się rozstać, to też trzeba to jakoś uzewnętrznić, pokazać, jaka ta więź była. Może ktoś zachowywał się nad takim psim grobem tak, że nawet pana to zaskoczyło, pana właściciela cmentarza. Nawet młode dziewczęta nie pozwoliły mi włożyć tego zwierzęcia do dołeczka, bo one nie chciały się z nim jeszcze rozstać. W związku z tym cały czas jeszcze chciały go dotykać, chciały z nim być. Ale co, zdarza się, że dzieci płaczą częściej niż dorośli nad swoimi pieskami? Nie, dorośli. Według mnie dorośli bardziej płaczą. Dzieci przeżywają to na swój sposób chyba. Znaczy to może te emocje nie są tak wielkie. Zauważyłem, młodzież przeżywa to mocno. A czy nad tym dołeczkiem, o którym pan powiedział, szybko pojawia się pomnik, jakiś nagrobek? Czy już się tylko zostawia, po prostu wygładza się ziemię i nie widać, nie ma żadnego śladu po tym zwierzaku? Nie, każde zwierzę w ramach tej mojej usługi, tego pogrzebu, jeszcze każde zwierzę dostaje tabliczkę, na której jest napisane jego imię. Czyli pies Azor ma tabliczkę. Pies Azor, tak, jest jednoznacznie i jeszcze dodatkowo, to już praktycznie musiałem to dojść do tego, że dostaje taki numerek z rejestru, bo nazwy się powtarzają. Spotkałem się z sytuacją, gdzie miałem cztery kubusie obok siebie, i musiałem mu zaznaczyć, który jest który. Z której rodziny, tak. Ten nieżyjący pies kubuś. Tak. Ale czy zdarzają się na przykład na nagrobkach takie hasła, nie wiem, na przykład Burkowi wieczne odpoczywanie? Tak, piękne są jakie? Sformułowania. Naszemu kochanemu, na przykład Niusiaczkowi, przyjaciele i takie inne. Ale to warto by było przyjechać i to sobie zwiedzić. A czy takie tablice to są drewniane, czy to są jakieś takie nagrobki, powiedzmy nawet granitowe albo marmurowe? Czy są tacy właściciele psów, którzy nawet po śmierci taki prezent dają swojemu psu, że granitowy na przykład nagrobek mu się należy? Tak. Są piękne granitowe, bardzo kosztowne, wydaje się. I to jest też dowód wdzięczności dla tego zwierzęcia, bo spotkałem się z przypadkiem, że na przykład pies uratował życie właścicielowi i ten w dowód wdzięczności wystawił mu wspaniały pomnik. A dużo jest tam już psów pochowanych? Tak, tam już jest ponad 700 psów, kotów, koń jeden, kilka świnek morskich i ostatnio królik. Taki domowy. Niech pan powie, panie Witoldzie, czy ci ludzie, którzy przeważnie swoje psy tam robią tym psom pochówek, czy oni uważają, że robią coś niezwykłego, czy dla nich to jest jakoś normalne? Więc wydaje mi się, że dla nich jest coś normalne, to jest, oni jeszcze starają się przedłużyć jakąś więź chyba z tym zwierzęciem, bo też pytałem do tej pory, jak radzili sobie, gdy nie było takiego u nas cmentarza. To mówili, że owszem, każdy gdzieś starał się jakoś pochować. Pod jakimś drzewem. Pod jakimś drzewem, gdzieś nad Wisłę często tam ludzie jeździli. Czuli się, mówią, bardzo źle, dlatego że to jakoś tak było ukradkiem zrobione po kryjomu, po to, żeby I to takie rozstawanie ze zwierzęciem było raczej dla nich, To zaczynam rozumieć, czyli taki cmentarz dla psów
to jest także po to, żeby tego psa nie chować ukradkiem. Nie robić mu tego pochówku w jakiś sposób taki niegodny tego zwierzęcia, tak bym może użył takiego słowa. No celem moim, celem urządzenia takiego cmentarza to było właśnie, żeby można było ze zwierzęciem się rozstać no, w sposób taki humanitarny, taki ja wiem, no, elegancki, no, żeby to spełniło się z szacunkiem dla uczuć, dla ludzi i nawet dla zwierzęcia. Pan wpadł na ten pomysł, dlatego że nie miał pan innego zajęcia i to był przypadek? Czy pan ten pomysł przywiózł z Ameryki na przykład, bo tam jest sporo takich cmentarzy dla psów? Czy jeszcze jakieś inne były powody? No, gdzie się ten pomysł narodził? Pomysł się narodził, no oczywiście narodził się, ale to ja, to nie ukrywam, ja nie byłem wynalazcą tego i ja taki mądry nie byłem, żebym jakoś tak sobie sam to do tego doszedł. No pierwszy cmentarz, panie Witoldzie, bo ja to wiem, pierwszy cmentarz na zachodzie Europy dla psów powstał 100 lat temu, w 1899 roku we Francji. Tak, ale mimo, że ja wiedziałem, że są takie cmentarze, to tutaj no, do założenia tego cmentarza to mnie sprowokowała notatka w gazecie, bodajże Życiu Warszawy, gdzie pewna pani się żaliła na ludzi, którzy obiecali jej pogrzebać psa w miarę no, sympatycznie, jakoś tak humanitarnie, tak jak ona sobie wyobrażała, że gdzieś będzie wykopany dołeczek i pogrzebany, a tutaj potraktowany został jej piesek w sposób brutalny, wrzucony do śmietnika. I mimo, że były wzięte za to pieniądze. I ta pani właśnie to bardzo przeżyła, bo mówi, wtedy mało jej serce nie pękło, gdy ona to widziała. I tak się no, nie miała do kogo się wyżalić z tego swego. I powiedziała to w gazecie. I napisała do gazety. I pan przeczytał notatkę prasową pękniętym sercu kobiety, której umarł pies. I pan. I to pana zainspirowało? Wtedy właśnie narodziła się myśl, że a może by zrobić, urządzić jakieś miejsce, gdzie by w sposób ładny właśnie robić to kulturalnie, na miarę może i moich możliwości, żeby to urządzić. Tak no ale stało. Panie Witoldzie, ja wiem jedną jeszcze rzecz o panu, że pan wpadł na pomysł, no jeszcze bardziej niespotykany w Polsce. Pan wymyślił dzień zaduszny dla psów. Tak, to wszystko już... Czy była taka potrzeba? Była taka potrzeba, bo dużo osób... A nie wystarczy jeden dzień zaduszny na 1 listopada, tak jak dla ludzi? Nie, więc ja zwróciłem uwagę, bo to już kilka lat trwa, prawda, ten cmentarzyk, urządzanie tego cmentarzyka. I zwróciłem uwagę, że sporo osób długo pamięta o swoich zwierzaczkach, ale są i tacy, którzy krótko pamiętają, na przykład pół roku i wygasa ich ta pamięć. I nie przyjeżdżają na cmentarz. I nie przyjeżdżają, ale ci, którzy przyjeżdżają, to wtedy zwróciłem uwagę, że wokół wszystkich świętych, gdzie my odwiedzamy groby naszych bliskich, tam też zaczęli przyjeżdżać ludzie po to, żeby nie odwiedzić swojego przyjaciela. 1 listopada też przyjeżdżali na cmentarz psi. Tak, z tym, że no i to w tym roku, w ubiegłym roku, taki dzień był, to jest pierwsza niedziela października i to się bardzo udało, bo dużo ludzi przyjechało, zresztą nawet nam dopisała pogoda i był bardzo sympatyczny dzień, co można powiedzieć, no ja to traktuję jako swój sukces. A jak to wyglądało, taki dzień zaduszny na psim cmentarzu? Proszę pana, więc to dzień zaduszny polegał, no dużo osób przywiozło na przykład lampki. Znicze, dużo osób przywiozło kwiaty. Panie Witoldzie, ja pana obserwuję i tak sobie pomyślałem, że pan bardzo zaangażował się jednak chyba w to przedsięwzięcie, że no ktoś mógłby powiedzieć, że o taki cmentarz dla psów to kolejny biznes, żeby pieniądze zarobić, ale dla pana chyba to nie jest tylko zarabianie pieniędzy. Według mnie prowadzenie takiego cmentarza to nie może być, nie można traktować jako biznes. Owszem, tam jakieś pieniądze no muszę za to brać. Ale to raczej trzeba być zaangażowanym, to trzeba to czuć. Ja tutaj nie chcę się chwalić, ale samo pogrzebanie, powiedzmy, zwierzęcia, to jest jakby jeden etap. Drugim etapem takiego rozstania, no, pochówku, to jest jeszcze więź z właścicielami, z którymi ja muszę no, porozmawiać sobie bardzo przyjaźnie, bardzo tak otwarcie, po to, żeby im ulżyć w tym ich cierpieniu, bo ludzie w tym czasie bardzo cierpią. A czy pan swojego psa też tam pochował? Tak.
Tam jest pochowany mój pies i no, ma swoje tam miejsce, ma swój nagrobek. Czyli ja rozumiem, to chyba można powiedzieć na koniec, że cmentarz dla psów to jest właściwie przejaw i dowód miłości. Oczywiście, że tak. Tak. Miłości to zwierząt. Miłości to zwierząt, generalnie biorąc. Tak. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję ślicznie. W naszej loży komentatora zasiadają dzisiaj pani Anna Redlicka, hodowczyni psów oraz działaczka Związku Kynologicznego w Polsce oraz pan Janusz Weiss, znany dziennikarz radiowy i telewizyjny. Panie Januszu, ja do pana w nietypowej sprawie. Sprawa jest nietypowa, bo jeszcze 8 lat temu, gdyby komuś w Polsce powiedziano, że powstaje cmentarz dla psów, uznałby to za zbytek i fanaberię. A czy pana zdaniem cmentarz dla psów to jest fanaberia? Proszę pana, no to nikomu to nie szkodzi, więc rzeczy, które nikomu nie szkodzą, jeśli to się dzieje na prywatnym terenie, a nie w terenie parku odebranego dzieciom, jeżeli ktoś ma ochotę tam chować psy, jeżeli umieszcza te napisy nagrobne, nieobrażające, nie wiem, uczuć religijnych, jeżeli tam nie ma symboli religijnych, no to jest po prostu sprawa tego człowieka i z tym nic zdrożnego. To jest jego rzecz, no. Mnie to nie dziwi. Z literatury znam sytuację, kiedy ktoś nie mógł się rozstać z ukochanym psem i kazał go wypchać. No to też rzecz gustu po prostu i dobrego smaku. Myślę, że chowanie tych istot jest jak najbardziej na mnie. Choć ja osobiście na przykład takich potrzeb nie odczuwam, ale jestem tu pełen tolerancji dla ludzkiej inności. Mnie to nie razi. A poza tym chyba taki cmentarz dla psów jest wskazany z powodów chociażby higienicznych, jakie panu wydaje? Z powodów higienicznych, bo to robić inaczej, że się nie wyrzuca tego psa, zwłok tego psa gdzieś na śmietnik, no to ludzie na ogół to zakopują. No, gorzej jest na przykład, proszę pana, w grudniu, jak jest ziemia skuta lodem, to nie ma sposobu. Kiedy spytałem pana Witolda, właściciela cmentarza dla psów, jacy ludzie tam chowają swoje psy, on powiedział, że określiłby ich jako ludzi wyższej kultury, tak się wyraził. I czy nie uważa pan, że taki cmentarz dla psów jest jakby efektem albo objawem tego, że rzeczywiście przeszliśmy z PRL-u do następnego etapu? Że ten, kto ma francuskie perfumy, że kupuje francuskie perfumy ten, kto ma już chleb i nie jest biedny. Jakby my jesteśmy na etapie już, przynajmniej niektórzy, kupowania francuskich perfum. Proszę pana, no nie wiem, czy to jest taki dowód na to, że jesteśmy bliżej Europy, ale cmentarz akurat, ale stosunek do zwierząt, generalnie stosunek do zwierząt, jakby określa to, czy człowiek jest jakoś na poziomie, czy nie jest. Tak mi się wydaje. No, w cywilizowanych krajach stosunek do zwierząt jest dobry. U nas często nie jest dobry. To zresztą widać na wielu różnych przykładach. U nas z psem nie można wejść do sklepu, do kawiarni czy do restauracji. Nasz stworzenie to uważa się za zwierzę brudne, nieczyste. Ono razi. Natomiast na Zachodzie można. Powiem panu więcej. To może być fanaberia. No ja muszę pójść z psem do restauracji. Mogę psa zostawić w domu i dać mu w domu jeść, prawda? Natomiast są psy przewodnicy. Psy, które prowadzą ludzi niewidomych. No, nie można wejść do apteki z psem takim, który prowadzi niewidomego. Nie można wejść na pocztę z takim psem, do banku nie można nim wejść. Do domu wczasowego z nim pojechać? Nie, też nie można do domu wczasowego z nim pojechać, bo jest zakaz po prostu. Czyli jednak, panie Januszu, ten cmentarz dla psów jest fanaberią dla wielu słuchaczy, którzy słuchali tej rozmowy. Tak samo jak fanaberią może być, nie wiem, hotel dla psów czy fryzjer dla psów. Pani mini spódniczka może być dla wielu fanaberią, jeszcze taka łaciata, ale to po prostu nie znaczy, że pani ma ją zdjąć bądź wydłużyć. No po prostu ludzie są bardzo różni. Jeśli jest jakaś potrzeba, to u jednych, to inni próbują tę potrzebę realizować. Proszę pani, oprócz schronisk dla psów, które są niezbędne, potrzebne są też, ja wiem jak to nawet, pensjonaty, przechowalnie dla psów. Być może gdyby było więcej takich pensjonatów, byłyby łatwo dostępne, niezbyt drogie, to właściciele wyjeżdżający na wakacje do domów czasowych, gdzie psom jest wstęp surowo wzbroniony, nie zostawiali tych psów w lasach czy przywiązanych do drzew, więc to korzyścią byłoby dla
wszystkich innych. Ja jeszcze powiem taką rzecz, że tolerancja